Dzień dobry. Szanowni, dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszej zasadzie termodynamiki. No, przez kilka ostatnich lekcji bardzo dzielnie próbowaliśmy zrozumieć, jak można uogólnić zasadę zachowania energii mechanicznej na układy termodynamiczne. Zasada zachowania energii mechanicznej obowiązuje zapewne mikroskopowo, ale mając do czynienia z czynnikiem roboczym w silniku, którego pojemność cylindra wynosi wiele litrów, trudno byłoby nam śledzić za ruchem i oddziaływaniami wszystkich tych cząsteczek tego czynnika roboczego, na przykład pary wodnej w silniku parowym z osobna. Potrzebne były więc sformułowanie termodynamiki w języku takich parametrów makroskopowych, tak jak ciśnienie, objętość i temperatura. No i powolutku żeśmy doszli do tego, co jest czym. To znaczy energia wewnętrzna. W przypadku gazu doskonałego, o którym można założyć, że cząsteczki praktycznie nie oddziałują, to będzie energia kinetyczna ruchu postępowego i obrotowego cząsteczek gazu. Jeżeli jest to jednak gaz oddziałujący, to trzeba dołączyć do tego energię oddziaływania. Jeżeli jest to ciecz albo ciało stałe, no to na pewno trzeba dołączyć energię oddziaływania, bo cząsteczki cieczy i ciała stałego nie poruszają się swobodnie względem siebie. A ja może się zminimalizuję, będzie mi łatwiej nawigować. Potem, no i na ten temat są oddzielne filmy, tak, do których możecie się zawsze odwołać. Rozmawialiśmy o temperaturze absolutnej, rozmawialiśmy o pewnej subtelności takiej popularnej szkolnej definicji temperatury, że odpowiada ona, jest miarą energii kinetycznej. Definicja temperatury termodynamiczna, definicja temperatury bezwzględnej jest nieco bardziej skomplikowana, ale w sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia akurat z przejściem fazowym, to rzeczywiście temperatura jest miarą po prostu energii wewnętrznej. Zrozumieliśmy też, jak to jest z tą pracą sił zewnętrznych albo z pracą samego układu i to okazało się być stosunkowo proste na podstawie takiego prostego obrazka gazu, który rozprężając się powolutku, powolutku przesuwa tłok cylindra do góry. To powolutku musi być dlatego, żeby można było w tych wszystkich szacowaniach zaniedbać energię kinetyczną tłoka. Łatwo było dojść do wniosku, że energia, że praca gazu w tym wypadku to jest P razy delta V, ciśnienie razy zmiana objętości. Jeżeli to jest niewielka zmiana objętości, to nam to wystarczy i ciśnienie wtedy możemy uznać za stałe. Jeżeli ciśnienie nie jest stałe, to umiemy sobie z takimi równaniami dawać radę i je rozwiązywać. Wtedy to oznacza, że praca będzie po prostu polem pod wykresem ciśnienia względem objętości. Także mamy już. A, no i oczywiście ta praca musi być wykonana kosztem jakiejś energii, kosztem energii wewnętrznej, nie ma innej do dyspozycji, kosztem energii wewnętrznej gazu, więc jeżeli delta W to jest praca wykonana przez gaz, no to musi zachodzić takie równanie. A innej energii do gazu w tym czasie nie dostarczamy, no ale bardzo często dostarczamy w postaci ciepła. Ciepło to jest przepływ energii pomiędzy ciałami o różnej temperaturze. No i zastanawialiśmy się, jak to jest, że płyta indukcyjna nagrzewa garnek, a potem woda w garnku robi się też gorąca. Tych mechanizmów zasadniczych wymiany ciepła są trzy: przewodnictwo cieplne, konwekcja i promieniowanie. Tym wszystkim dokładniej zajmiemy się, jak będzie można wyjść na dwór, będzie śliczne słońce i będzie można wtedy też badać mechanizm transportu energii za pomocą promieniowania. No i te wszystkie odkrycia doprowadziły nas do sformułowania zasady zachowania energii w procesach termodynamicznych, to znaczy
to znaczy pierwszej zasady termodynamiki. No i ta pierwsza zasada termodynamiki tak naprawdę jest bardzo intuicyjna. Mówi nam, że jeżeli dostarczamy do układu ciepło, podgrzewamy na przykład gaz w zbiorniku, no to co się może z tą energią zdarzyć? No, ona może zostać przekształcona na energię wewnętrzną tego gazu, to znaczy może wzrosnąć temperatura tego gazu. No ale ten gaz może także, jeżeli ma takie techniczne możliwości, jeśli to nie jest proces w stałej objętości, to może też wykonać pracę, przesunąć tłok. Tak, no i zasada zachowania energii mówi, że ten bilans musi się zgadzać. Suma wykonanej pracy i wzrostu energii wewnętrznej musi być równa energii dostarczonej. No i teraz można na różne sposoby ten wzór sobie interpretować. Można uznać, że jesteśmy w takim zbiorniku, który jest bardzo dobrze izolowany. On jest nie tylko dobrze izolowany, ale ma także stałą objętość, ale możemy sobie wyobrazić, że to jest wszystko bardzo dobrze izolowane termicznie. W związku z tym ciepła nie dostarczamy. Jeżeli gaz wykonuje pracę, to musi się to odbywać kosztem energii wewnętrznej. Możemy sobie też wyobrazić, że nie dostarczamy ciepła, albo proces jest tak szybki, że ciepła nie dostarczamy i wykonujemy pracę nad gazem, tak? Wtedy dodatnią pracę nad gazem, wtedy tu pojawi się znak minus, no ale to po lewej stronie jest zero, no w związku z tym można tą pracę z minusem przenieść na wykonaną nad gazem na lewą stronę i będzie wtedy widać, że praca wykonana nad gazem idzie na wzrost energii wewnętrznej gazu, no i to w tym fire piston, żeśmy widzieli, tak jak się mocno trzepnie tłokiem, to temperatura gazu w środku powietrza wzrasta tak znacząco, że można zapalić skrawek bawełny. Więc różnego rodzaju manipulacje tym równaniem doprowadzają do różnych wniosków, które znajdują doświadczalne potwierdzenie. No ale od razu powiem, że są też takie, które prowadzą nas trochę na manowce, bo zwróćcie uwagę, że można byłoby sobie wyobrażać, że no dobrze, bo wszystko to się zaczęło od silników, prawda? Dlaczego nie zbudować takiego silnika, który z jednej strony dostarczamy ciepło, a w drugim on wykonuje po prostu cały czas pracę. No dobrze, zmiana energii wewnętrznej jest zero. Ten materiał roboczy zachowuje swoją temperaturę i my tak całe ciepło przekształcamy na pracę. To nie jest sprzeczne z zasadą zachowania energii, a jednak takich silników, nie wiem, czyście zauważyli, nie ma i dlatego porozmawiamy sobie też o drugiej zasadzie termodynamiki, która w jakimś sensie jest bardziej interesująca i wywiera silniejszy wpływ na nasze życie. Dobrze, no więc do badania tych procesów termodynamicznych bardzo często zależy nam na tym, żeby właśnie na przykład zablokować wymianę ciepła z otoczeniem i do tego służą urządzenia zwane kalorymetrami. Tu mamy zdjęcie takiego kalorymetru. Widzieliśmy te kalorymetry na lekcji, każdy mógł sobie je obejrzeć. To jest naczynie, w którym dokonujemy pomiaru. W tym naczyniu bardzo często jest mieszadło, żeby mieszać ze sobą. Na przykład wlewamy ciepłą i zimną wodę i chcemy zbadać, jaka temperatura końcowa się ustali, więc ten proces, żeby przyspieszyć, trzeba troszeczkę pomieszać, ale ostrożnie, dlatego że mieszając wykonujemy pracę nad układem, więc trzeba mieszać tak ostrożnie, żeby ta praca dzięki temu mieszaniu nie dostarczyć zbyt dużo energii do układu. No i termometr oczywiście, tak? No i to wewnętrzne naczynie jest dobrze izolowane od otoczenia. W tych naszych kalorymetrach to tu po prostu był styropian. Trzeba też powiedzieć, że nie od razu to, że ciepło i praca, że można je bilansować w jakiś sposób, nie od razu było oczywiste. Ciepło mierzono tradycyjnie w jednostkach zwanych kaloriami. Kaloria z grubsza to jest ilość ciepła potrzebna
do podgrzania 1 grama wody o 1 stopień Celsjusza, w jakichś warunkach normalnych, przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym i też nie o każdy stopień, tylko zdaje się pomiędzy 14,5 i 15,5 stopnia. No ale to już są detale. Generalnie filozofia jest taka, że ciepło to było ciepło, a praca to praca i dopiero Joule w swoim genialnym doświadczeniu wykazał równoważność ciepła i pracy i możemy sobie teraz to zobaczyć. Wyznaczył mechaniczny równoważnik ciepła i to działało w ten sposób, że był bloczek, na tym bloczku opadała jakaś masa, a jednocześnie nić rozwijała się z tej osi i doprowadzała do tego, że kręcą się mieszadełko się kręci, tak? To mieszadełko wykonywało pracę, no i staranny pomiar temperatury, Joule robił to termometrem, a w tej simulacji to jest po prostu jakiś elektroniczny pomiar temperatury, pozwalał obliczyć, znając masę wody, o ile ciepła zostało w ten sposób dostarczone, tak można powiedzieć, no a tu z tej strony może mogliśmy zobaczyć, jaką pracę wykonało to urządzenie nad wodą znajdującą się w kalorymetrze właśnie, tak? Bo chodziło o to, żeby to wszystko jeszcze było dobrze izolowane od otoczenia, żeby nie grzało otoczenie albo żeby otoczenie nie grzało tej cieczy znajdującej się w środku. No i można to takie doświadczenie sobie obejrzeć i z niego wywnioskować, ile wynosi mechaniczny równoważnik ciepła. Jedna kaloria to jest mniej więcej 4,18 joula. No i teraz kalorie kojarzą nam się też z dietą, prawda, i odżywianiem. Owszem, można ustalić, ile energii potrzebuje 14-latek czy 14-latka i to będzie 2 miliony kalorii, czyli około 8,4 megajoula. Cóż można powiedzieć? Niecała ta energia, na co jest wykorzystywana ta energia? Średnio 60-75% kosztuje utrzymanie podstawowej przemiany materii. A jeszcze coś o tym przy okazji drugiej zasady termodynamiki też będziemy mówić. Po prostu życie. Aktywność ruchowa, więc wykonywanie pracy, także pracy przy chodzeniu. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że męczymy się przy chodzeniu, bo stale podnosimy i opuszczamy swój środek ciężkości. To jest od 15 do 30%. 6-10% termogeneza, czyli utrzymanie stałej temperatury ciała. I są jeszcze inne pozycje w tym bilansie. No i to ciekawe jest porównanie z samochodem. Bo i tu jest energia chemiczna, i tu jest energia chemiczna, prawda? Jak patrzymy na to, to głównym źródłem energii są wiązania chemiczne w pokarmach, które pochłaniamy, tak? No podobnie jak w samochodzie, gdzie źródłem energii są wiązania w węglowodorach, które samochód spala. No i jak sobie popatrzeć na te liczby, to zabawne, że wydajność, sprawność tego samochodu obecnie jest podobna do sprawności człowieka, tak? Jeszcze jak spojrzymy na highway, no to będzie jeszcze podobniej, można powiedzieć, czyli na autostradzie. A więc no jak się zastanowić, ludzie od wielu, wielu dziesiątków lat pracują nad tym, żeby budować jak najsprawniejsze samochody, takie, których sprawność wynosi jak najwięcej. Sprawność to jest stosunek otrzymanej pracy do włożonej energii, włożonego ciepła, tak można powiedzieć, włożonej energii. No więc ta 30-procentowa sprawność samochodu i 30-procentowa sprawność człowieka
efektu ewolucji, no trzeba powiedzieć, że to robi wrażenie, tak? Człowiek jest dość zoptymalizowaną maszyną cieplną, tak można powiedzieć, nie cieplną, tylko chemiczną, bo czerpie energię związań chemicznych. No ale z tą dietą to jest tak, że żeśmy się jeszcze zastanawiali, jak to jest. No 100 gram gorzkiej czekolady okazuje się dostarcza około 2 megajoule energii, to jest prawie 1/4 dobowego zapotrzebowania, ale to nie znaczy, że trzeba się żywić czekoladą, bo tutaj jest to głównie, są to głównie węglowodany, a człowiek oprócz węglowodanów potrzebuje jeszcze i tłuszczy, i witamin, i mikroelementów, więc i białek, białka to też jest bardzo ważne, więc samą czekoladą żywić się nie można. Natomiast no ciekawe jest, jeden kawałek takiej czekolady to jest ile? 80, tak? Kilojuli. Jest 24 kawałki, więc jak się 2 podzieli przez 24, to 2 megajoule przez 24 to chyba wyjdzie 80 kilojuli. I porównywaliśmy smak takiego kawałka czekolady ze smakiem sucharka dietetycznego, pełnoziarnistego, którego jeden dwugramowy kawałek, no tu 4 gramy czekolady, a tam dwugramowy ten sucharek to jest około 30 kilojuli. No i widać było, jak straszliwie słodki jest ten kawałek czekolady, tak? Jak bardzo słodki jest ten kawałek czekolady, ale też trzeba powiedzieć, jak się popatrzy, bo tu 25. Znaczy, po pierwsze też jest prawdą, że już nie ma 100-gramowych tabliczek czekolady, tak? W magiczny sposób tabliczki czekolady zmniejszyły się do 90 gramów. No ale jeden taki kawałek, na które zgrabnie dzieli się tabliczka czekolady, no ma 4 gramy, bo jest tam 24 kawałki, tak? Więc ma 4 gramy, a tamten miał 2, no więc i 80, więc popatrzcie, jak to różnica nie jest wcale taka duża. 2 gramy czekolady to jest około 40 kilojuli, a 2 gramy tego sucharka to jest około 30 kilojuli. No dobrze, na tym zakończymy rozważania na temat pierwszej zasady i na następnej lekcji będziemy troszeczkę mówić o zastosowaniach tego sposobu myślenia i zajmiemy się drugą zasadą termodynamiki. Dziękuję bardzo.